Wiedz miły, że jest nas dwie. To nie jest cytat, który zwiastuje obecność dwóch osób przy tym stoliku. To jest cytat, który rozwija jakże fascynującą osobowość mojego gościa. Katarzyna Nosowska, dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś łobuz we mnie, kiedy siedzimy tutaj przy spotkaniu przy kawie, każe zapytać, czy słynną linijkę Teksańskiego "Herbata stygnie, zapada zmrok" naprawdę napisałaś przy herbacie, czy jednak przy kawie? Myślę, że jednak to mogła być kawa. Tak naprawdę to był ten etap, ja byłam świeżo, właściwie no świeżo, no dwa lata, około dwóch lat po maturze, a pamiętam, że tak naprawdę przed maturą zaczęłam naprawdę swoją przygodę z kawą i piłam tego tak straszliwie dużo, a też byłam tak bardzo zafascynowana smakiem i aromatem, a też tym, że przecież w miasteczku Twin Peaks, bardzo często lubię to wspominać, agent Cooper uwielbiał kawę i bardzo doceniał to spotkanie z kawką, z filiżanką kawy i sądzę, że to na pewno nie była herbata, ale herbata pasowała ilością sylab do melodii, więc... Pójdźmy stereotypowo, chociaż ten najsłynniejszy zostawiamy oczywiście na boku, ale łagodność, pewne anielskie cechy charakteru, ten taki delikatny rodzaj natury blondynki, masz coś z tego w sobie? Ja myślę, że jestem, tak, na pewno, jestem osobą czułą. Być może czasami jakby trudno mnie o to podejrzewać, bo mój dowcip jest momentami przyciężkawy, brutalny czasami. Natomiast tak naprawdę w tej takiej domowej, prywatnej odsłonie jestem czułą osobą, taką, no, misiowatą. Został ci w pamięci jakiś dowód czułości właśnie, wielkiej sympatii od fanów, jakiś szczególny rodzaj wyrazu takiego uczucia, czy to słowo, czy gest? Ja mam bardzo wielkie szczęście do słuchaczy. Nie znoszę słowa fan. No może nie bardzo wielu, ale kilku naprawdę spośród słuchaczy stało się naszymi przyjaciółmi. To są ludzie, z którymi na wakacje wyjeżdżamy, więc ja mam mnóstwo takich przejawów ciepłych uczuć. I też na przykład czasami, szczególnie ostatnio, w ostatnich latach, bardzo żałuję, że moje ramiona nie leczą. Krótko mówiąc, że nie są to apteczne ramiona, ponieważ bardzo często i chętnie, czego tak naprawdę jeszcze nie odkryłam przyczyny jakby tego faktu, ludzie chcą się tulić. I ja po koncercie normalnie przytulam dziewczyny, chłopaków, oni mówią, mogę się przytulić? Oczywiście. Być może to chodzi o te gabaryty, że te ramiona są takie miękkie. Co się stanie, kiedy ja już wreszcie pokonam tą swoją słabość i będę taka szczuplutka, ale myślę, że to chodzi o coś innego. Pamiętasz jeszcze, na pewno pamiętasz, to uderzenie tego nowego rodzaju miłości, tej euforii, kiedy pojawił się Mikołaj? No pewnie, że pamiętam. Mam wrażenie, że ku jego rozpaczy ja nie mogę tego zapomnieć i nigdy nie zapomnę. On to robi teraz żartobliwie. Ja mówię, chodź na kolanka, przecież to jest ogromny mężczyzna, bardzo wysoki. Ale lubię czasami, no niestety żartem, przypominać mu o tym, że kiedyś był tym maleńkim oseskiem, który był naprawdę potężnie wytulony przeze mnie i taki naprawdę, to jest dziecko, które jedno wie na pewno, bo mi sam to powiedział, że czuje się bardzo kochany. Zgodzisz się ze mną? To wrażenie raczej kogoś, kto analizuje karierę muzyczną, nie osobę prywatną, że pojawiła się w pewnym momencie łagodność w tobie? Tak, ale też na przykład taka silna potrzeba, żeby udowodnić, że ja wcale nie jestem mrukiem, bo te moje teksty rzeczywiście poruszają takie kwestie, powiedziałabym, bardzo trudne związane z egzystencją człowieka, bo wydaje mi się, że jeżeli już po prostu używam papieru albo mikrofonu, żeby coś powiedzieć, to że powinna mówić o rzeczach moim zdaniem ważnych, a ważne są moim zdaniem te trudne. Okazuje się, że nagle przyglądała do mnie jakaś potężna łata osoby zdołowanej bez przerwy, a to jest nieprawda, jestem osobą bardzo sympatyczną, żartobliwą, do rady przyłóż wesołą. Co zostało z tej Kaśki, którą pamiętam na scenie festiwalu w Jarocinie, jeszcze z Dum Dumem, szalejącej zupełnie po tej scenie, dzikiej, wolnej, szczęśliwej? Ale ja widzę właśnie, czasami ktoś gdzieś przemyci znowu po raz kolejny ten fragment występu Jarocińskiego i ja widzę to szaleństwo, te podskoki jakieś takie zupełnie zadziwiająco wysokie, jak na mnie i widzę w tym jednak nerwowość. Ja mam wrażenie, że ja tą taką potworną tremę, która już wtedy byłam wyjątkowo przestraszona, bo gwarancji, że to się przerodzi w tak długotrwałą przygodę, ten zespół Hej, nie było żadnej. Też ta moja nieśmiałość, która kazała mi prędzej myśleć, że to się przecież nie może udać, no bo niby jak? Jakim sposobem ja z Miedzianej, ze Szczecina w ogóle? Jak to w ogóle możliwe? Ale naprawdę bardzo to kochałam, bo ja miałam wrażenie, że kiedy jestem na scenie, to pomimo tego, że zamykam oczy, bo się wstydzę, to że tak naprawdę ja się czuję
jakaś taka potrzebna, że ja nagle nadaję sens swojemu w ogóle istnieniu, że tam się czuję po prostu potrzebna. A po zejściu ze sceny znowu byłam tą ciapą taką, więc jakby to też mi zostało zresztą. Kasiu, sięgam teraz po notatki, ponieważ tutaj jest nie moje pytanie. Aśka Zbielska, internautka, chce wiedzieć, jaka jest najdziwniejsza rzecz, która przytrafiła ci się na scenie? Nosiłam wtedy okulary i nie miałam szkieł kontaktowych. Bez okularu widziałam raczej zamazane postaci, raczej kolory. No i jako, że wstydziłam się wyjść na scenę w okularach, miałam dosyć niesympatyczne oprawki, moim zdaniem, wyszłam na tą scenę, widzę jakby postaci takie powiedzmy dotąd, czyli krótkie. I dałabym sobie głowę uciąć, że oni siedzą. Więc nieśmiało po piosence którejś z kolei mówię: wstańcie, wstańcie, czemu tak siedzicie? A oni nic. Więc śpiewam dalej, myślę sobie w głowie, Boże, nie lubią nas w ogóle, masakra, nie lubią w ogóle heja, dlaczego przyszli w takim razie tak licznie, dlaczego oni nie chcą w ogóle wstać? Bo miałam poczucie, że my jesteśmy na tym samym poziomie, co oni siedzą, bo widzę krótkie postaci tym zamazanym wzrokiem. I mówię to po raz kolejny. Ej, może jednak wstaniecie, pobawmy się, nie wiem, czadu. No i w pewnym momencie Piotrek Banach, bo jeszcze wtedy graliśmy w starym składzie, podchodzi do mnie i tak: weź kurde, co ci opętało? Przecież stoją na palcach, o co ci chodzi? Pogięło cię? Zaraz ci ktoś przywali. A ja? Bo tak się robi, żeby... O Jezu, rzeczywiście oni mieli dotąd scenę, czyli mieli ją tutaj na wysokości brzuszka i wszyscy naprawdę starali się stać bardziej niż określenie nakazuje. No, także taka oto historia. Ale to jest chyba dowód na to, co wszyscy wiemy od już tak wielu lat, że nie sposób nie bawić się dobrze i nie mieć dobrego czasu na koncertach, czy twoich solowych, czy heja. No ja uwielbiam te spotkania. Mam nadzieję, że publiczność również, jeżeli im się to nie znudzi. Czyli do następnego razu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.